Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Tajne Akta Tunguska. Trafiliśmy do kanałów, już widzę, że leżą tutaj jakieś śmieci. Niektórzy żołnierze używali tej dziury w podłodze jako śmietnika. Mogli chociaż wrzucić tu kilka złotych pierścionków. I byśmy chodzili z wykrywaczem metali, tak jak robi to Ody na swoim kanale. Okej. Ale nic nie możemy tutaj zabrać. Z góry udało nam się wziąć kilka przedmiotów, m.in. żelazne pręty, taśmę ochronną i wąż ogrodowy. Ale coś tu jednak leży. Pudełko wydaje się suche. Jeden z pracowników kanalizacji prawdopodobnie je tutaj upuścił. Mamy zapałki. No tak, nie mogłoby ich zabraknąć w grze Point and Click. Ależ tu cuchnie! Powód tych wszystkich zapachów nie wymaga dogłębnej analizy. Najpierw pojawiły się napisy, dopiero Nina zaczęła mówić, a ja przeczytałem, ależ tu cudnie. O, może i cudnie, ale dla kanalarza. Tutaj ścieka jakaś woda. Są też drzwi, wyglądają na pancerne. Mocne drzwi. Drzwi są lekko otwarte, ale chyba o coś się blokują. No dobra, spróbujmy użyć na tym prętów. To wzmocnione drzwi. Żelazny pręt nie wystarczy, żeby je otworzyć. Czyli będziemy potrzebowali jeszcze jakiegoś przedmiotu. Okej. Taśma ochronna. Kanapki raczej tam nie włożymy. Dobra, czy są tu jeszcze jakieś elementy, które są interaktywne i które możemy kliknąć? Na przykład dziura w suficie. To jasne światło może pochodzić z reflektorów, a zatem muszę znajdować się pod stacją kolejową. No tak, musimy udać się do pociągu, żeby uratować naszego ojca. Okej, nie widzę nic, co byśmy mogli tutaj zrobić. Więc prawdopodobnie na zewnątrz czegoś jeszcze nie wykonaliśmy. O, cegły. Ale do czego mi są cegły potrzebne? Nie mogę ich z niczym połączyć. Chyba, że będziemy robić sobie prowizoryczny lewarek, żeby na przykład odchylić tamte drzwi. Tutaj mamy gruz. Już zabrałam stamtąd wszystkie skarby. Oczywiście mogłabym jeszcze dla zabawy pogrzebać w tych śmieciach, ale może później. Może na tym gruzie będziemy mogli czegoś użyć, nie? Tu też nie. Też nie. Samochód. Zardzewiały podnośnik samochodowy. Ten przedmiot jest kompletnie zardzewiały, a korba nie rusza się. Okej. Podłożę cegły pod ten wrak. Czy teraz uda się to wyjąć, czy jeszcze muszę położyć tutaj pręty? No nie, chyba się da wyjąć. Ten przedmiot jest kompletnie zardzewiały, a korba nie rusza się. To nie zadziała. Ale jest jakiś progres. To coś, nawet gdyby miało koła, i tak by nie pojechało. A bez kół, to nie ma zupełnie o czym gadać. Dobra, widzę, że nie mogę nic tutaj użyć. Nie mogę użyć prętów, nie mogę użyć taśmy, ani węża ogrodowego. Czy my sobie tutaj wszystko obczailiśmy? Jest sierżant. Witaj, Yushin. Coś się wydarzyło? Nie, nic szczególnego. Może jemu będziemy mogli przekazać jakiś przedmiot. Na przykład zapałki, żeby odpalił papierosy, nie? Wężem ogrodowym na pewno też się nie zainteresuje. Ale może tymi prętami? O, proszę bardzo. Wyglądasz na niewiarygodnie silnego. Czy jesteś aż tak mocny, na jakiego wyglądasz? Czy to bardziej tłuszcz zamiast mięśni? Ćwiczę troszkę. Chcę, żeby moje ciało dobrze wyglądało za 10 lat.
Oczywiście, wizualnie wygląda to bardzo imponująco. Problem z kulturystami jest taki, że najpierw nabijają sobie mięśnie, a potem nie potrafią nawet otworzyć słoika dżemu. Hej, czekaj. Pokaż mi najpierw słoik korniszonów. Och, czyżbym uraziła czyjś honor? Nie posiadam przy sobie słoika dżemu, ale mam za to te żelazne pręty. Proszę mi je dać. To jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Wow, naprawdę jest silny. Wykrzywił je. Wow, jestem pod wrażeniem. Dobra, mamy wygięte żelazne pręty. Być może te pręty będę mógł teraz umieścić pod samochodem, bądź wykorzystać je do otwarcia drzwi. Kamyki. Czemu wcześniej ich nie widziałem? Myślałem, że będę mógł rzucić sierżanta. Jednak nie. Okej, okay, brama. Niedopałki papierosów. Jeżeli wszystkie te niedopałki papierosów są z dzisiaj i pochodzą od tego strażnika, to powinien on wystąpić w jednym z tych programów w telewizji, w których ludzie biją różne dziwne rekordy. Czy ja taki niedopałek będę mógł zabrać? Chyba nie. Zresztą, po co mi niedopałek papierosa? Cześć, to znowu ja! Witaj. Papieros. Dużo palisz, prawda? Tak, tak, wiem, że to niezdrowe. Ale po prostu nie mogę rzucić. Próbowałem już wszystkiego. Dlatego jestem zadowolony, że jestem na zewnątrz. Przynajmniej mogę sobie zapalić. Chcesz jednego? Tak, poproszę. To mi dobrze zrobi na nerwy. Czy palenie na stacji nie jest zabronione? Absolutnie zabronione. Podobno mają tam jakiś towar, który może zrównać z ziemią połowę Moskwy. Och, jakie rzeczy? Nie wiem. I tak szczerze nie chcę wiedzieć. Czasami niewiedza jest błogosławieństwem. To bardzo mądre słowa. Wielkie dzięki za informację. Przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia wkrótce. Okej, okay, dostaliśmy papierosa. Udało nam się go odpalić. Palący się papieros. Śmierdzi. Dobra. Wydaje mi się, że ten papieros będziemy mogli wykorzystać jako handel wymienny. Tak przynajmniej było w wojsku, kiedy ja służyłem. Ale spróbujmy to użyć teraz na tym. Nie da się tego tutaj użyć. Cholera, no. W jaki sposób mogę wziąć ten lewarek? To coś, nawet gdyby miało koła, i tak by nie pojechało. Aby? Włożyliśmy cegłówkę, więc teoretycznie samochód nie powinien opuścić się w dół. Tutaj mamy zardzewiały podnośnik samochodowy. Ale nie mam pomysłu, w jaki sposób moglibyśmy go wyciągnąć. Prętów też z niczym nie mogę połączyć. Ten przedmiot jest kompletnie zardzewiały, a korba nie rusza się. No dobra, na razie sobie to zostawimy. Zejdźmy w dół i spróbujmy prętów użyć na drzwiach. To wzmocnione drzwi. Żelazny pręt nie wystarczy, żeby je otworzyć. Cholera, no. A już miałem taką cichą nadzieję. Czyli jednak będziemy potrzebowali tego lewarka prawdopodobnie. Połączymy go wtedy z prętami i dzięki temu uda się otworzyć drzwi. Tylko moje pytanie brzmi, w jaki sposób mam go stamtąd wyjąć? Może jest tu jeszcze coś, czego ja nie zauważyłem, a będę mógł tutaj użyć? Niektórzy żołnierze używali tej dziury w podłodze jako śmietnika. Mogli chociaż wrzucić tu kilka złotych pierścionków. Wydaje mi się, że jakieś kluczowe znaczenie będzie miał ten wąż ogrodowy. Tylko tak, do wody go wrzucić nie możemy, przez dziurę w suficie też nie możemy tego przeciągnąć. Z śmieciami tego użyć się nie da. Jest jakaś rura. Przypuszczam, że to jest rura, którą płyną ścieki ze stacji. No dobra, ale z tą rurą też chyba nic zrobić się nie da. Przynajmniej ja nie widzę takiego sensu.
Mamy drzwi. Czy ja to mogę gdzieś tutaj użyć? Nina. No nie. No ten podnośnik musimy w jakiś sposób wyciągnąć. Ten przedmiot jest kompletnie zardzewiały, a korba nie rusza się. No to co mamy na tym użyć? Kanapkę z masłem? No proszę bardzo. Dobry pomysł. Możemy użyć masła do smarowania. O Boże, że też ja wcześniej na to nie wpadłem. Dobra, mamy podnośnik samochodowy. Takie głupie, nie? Ale skuteczne. Użyć kanapki z masłem na zardzewiałej kolbie. W ten sposób ją wyjęliśmy. No tak, słyszałem, że w tej grze są głupie przedmiotowe zagadki. Ale pamiętajcie, jeżeli coś jest głupie, a jest skuteczne, to wcale nie jest głupie. Udało się. Otwarte. Dobra, co my tutaj mamy? Rama fundamentowa. Dystrybutor. Przejście. Beczki. Nie wiem, co się tam znajduje. Wyglądają jak pojemniki na jakieś toksyczne odpady. Ta została pomalowana na czerwono. Czy ma to jakieś znaczenie? Nie ma otworu na klucz ani niczego w tym rodzaju. Być może ma to jakieś znaczenie. Tak jak wiecie, są oznaczone kuby na śmieci. Zielone to papier. Biały to szkło i tak dalej, i tak dalej. Nie widzę, aby cokolwiek tu pływało, poza kilkoma obiektami, których nie będę opisywać. Może do tej klapy też są jakieś specjalne odpady wyrzucane. Dobra. Chyba nic tutaj więcej nie znajdę. Jest wejście na górę, ale to wygląda tak, jakby brakowało kilku szczebelek. Jeżeli stanę na samym skraju szczebli, powinny mnie utrzymać. Dobra, gdzie tym razem się pojawimy? A więc jestem w środku. A teraz pytanie, gdzie może być mój ojciec i jak mam go szukać, żeby nie zatrzymali mnie żołnierze? No dobra, znajdujemy się w toalecie, ale raczej wątpię, żeby był to pociąg. W dodatku ładne oczy ma Nina. Takie kocie, zielone oczy. No i strasznie dziecinną twarz. Wygląda jakby miała z 13 lat. Zakaz palenia. A tak się składa, że my mamy odpalonego papierosa. Do kanałów ściekowych nie chcemy schodzić. Mamy pisuar. Jeszcze nigdy nie widziałam kobiety załatwiającej swoją potrzebę przy pisuarze. Nie mam zamiaru być tą pierwszą. Święte miejsce, w którym mężczyzna może być mężczyzną i sikać na stojąco. Mężczyzna może wszędzie sikać na stojąco. Nie tylko do pisuaru. Dobra. Mamy kabiny. O? Prześwit pod drzwiami. Ktoś tam jest. Hej, wszystko w porządku? Co? A, tak. Czy pani zawsze to robi? Co? No wie pani, podglądać obcych w łazience. Ja nie podglądam. W takim razie co? Wydawał pan dziwne odgłosy. Chciałam zobaczyć, czy wszystko w porządku. Wydawało mi się, że jest pan... chory. Czy jest pani z FSB? A na taką wyglądam? Nie wiem, nie widzę pani. Nie, nie jestem z FSB. Czemu wszyscy pytają mnie, czy jestem z FSB? Kręcą się tu wszędzie, a ja nie chcę żadnych kłopotów. Kłopotów? Jakich kłopotów? Czy obawia się pan czegoś? Będę, jeśli pociąg nie ruszy. Bo widzi pani, upuściłem klucz do sedesu. To bardzo nieprzyjemne. Życzę udanych łowów.
bardzo zabawne. Mój problem jest pani problemem. Jak to? Jestem głównym maszynistą, a to był klucz do pociągu. Och, nie ma pan zapasowego klucza? Nie, i dlatego boję się stąd wyjść. Nie mogę przecież powiedzieć, że pociąg nigdzie nie pojedzie, ponieważ maszynista zgubił klucz w toalecie. Nie, lepiej nie. Proszę mnie nie zostawiać. Okej, no to maszynista zgubił klucz do pociągu. Jeżeli go nie zdobędziemy, nie odjedziemy. Łazienka, pociąg. Agent FSB. W związku z ludźmi z tajnych służb. Co z nimi? Co oni tu robią? Nie wiem, nie pytałem i mam nadzieję, że oni nie spytają mnie. To brzmi jak bardzo przemyślana strategia. Dokąd dokładnie jedzie ten pociąg? Powinna pani to wiedzieć. Tak, ale nie ma takiego dokładnego wyjaśnienia. Cóż, wiem tyle co pani. A skoro tak jest, musi być ku temu jakiś powód. Kto jedzie tym pociągiem? Nie wiem. Jestem tylko maszynistą i mówią mi tylko to, co muszę wiedzieć. A pani? Spała pani na odprawie? Nie, po prostu nie była specjalnie szczegółowa. Myślałam, że może wie pan więcej. Prawie się wygadałam. Powinnam jednak uważać. Ten facet bierze swoją przysięgę milczenia bardzo poważnie. Może ktoś inny będzie w lepszym nastroju do rozmowy. Ogólnie tak, denerwuje mnie ten dubbing, ponieważ nieraz nie nagada tak, jakby była w wygłuszonym pomieszczeniu, a nieraz tak, jakby była w otwartej przestrzeni. Ja rozumiem, przemyślenia mogą być inaczej nagrane niż, powiedzmy, dialogi, ale jest to troszeczkę irytujące. Poza tym, gościu siedzi na klopie, dlaczego my z nim rozmawiamy, patrząc pod drzwi? No przecież to jest nienormalne. Jak długo pan tu siedzi? Około 3 godzin. To musi być wyczerpujące, prawda? O tak, nawet bardzo. Może pomóc? Bardzo zabawne. Teraz tylko muszę przywołać do porządku mój żołądek. To, co wychodzi, nie jest całkiem normalne. To prawda. Siedzenie w toalecie to jak prawdziwe życie. Trzeba umieć sobie popuścić. Zmieńmy lepiej temat. Dobra. Poradzisz sobie beze mnie? Pewnie, muszę. Ogólnie to ja bym wytrzymał 10 minut siedzenia na klozecie. Potem mi nogi cierpną. Nie dałbym rady wysiedzieć 3 godzin. Dobra. Czy ja mogę tam papierosa wrzucić? Nie mogę. Nie ma tutaj żadnego czujnika dymu? Chyba nie ma. Spróbujmy przejść dalej. Okej. Coraz bardziej się denerwuję. Krążę tu od ponad 3 godzin i nie mogę zapalić. Weźcie się w garść, Romanowa. Wiesz przecież, że brakuje nam personelu. Większość żołnierzy jest już w pociągu. Przeżyjesz jakoś jeszcze te kilka minut. Tak, tak, wiem. Obgryzłam już wszystkie paznokcie. Dłużej nie wytrzymam. Romanowa, ty... Oj, daj spokój. Tylko 5 minut. No już dobrze, dobrze. Załatwię kilka rzeczy, a potem będę mógł cię zmienić. Dziękuję. Jesteś wspaniały. A mówiąc o skarbie, zapalisz sobie z Yushinem przy bocznym wejściu. Czy to jasne? W innym razie poflirtujesz sobie z jednym z twoich towarzyszy, a wtedy będziesz zgubiona. Nie martw się. Świetnie dogaduję się z Yushinem. Oboje zgadzamy się, że to mężczyźni są lepszymi kochankami. Dobrze. Zaraz wracam, a ty możesz zrobić sobie przerwę. Okej. Dobra. Ta babka ewidentnie wyglądała, jakby była mężczyzną. Miała przynajmniej taki głos. A ten gościu, który jest na zewnątrz, jest pedałem. No tak, mogłem się tego domyślić po jego tonie głosu. Aż przez pewien moment chciałem to powiedzieć, ale jednak ugryzłem się w język. Chciałem powiedzieć, nie oceniajmy ludzi po tym, jak ktoś mówi. Każdy może mieć różny ton głosu. Mały talerzyk z kilkoma monetami. Dobra, zabieraj je. Nie, nie jestem aż tak zdesperowana, aby kraść pieniądze rosyjskiej babci klozetowej. Gdybym tam weszła, zwykłe aresztowanie byłoby najlepszą rzeczą, jaka mogłaby mi się przytrafić. Czyli może tutaj musimy gdzieś wrzucić tego peta? Oszaleliście? Urabiam sobie dupę za was, oddalam się na 5 minut, abyście mogli zrobić sobie przerwę i to ma być podziękowanie? Ale ja...
Będą konsekwencje, przysięgam. Wiesz przecież, czemu absolutnie nie wolno tu palić. Będą konsekwencje, z pewnością będą konsekwencje. Okej. Miejmy nadzieję, że nie wpakuje się w za duże kłopoty. Czy to jest Władimir Putin? No bez kitu, jego podobizna tutaj wisi. W tym zapewne przyrządza się herbatę. Lepsza będzie wódka. Skąd wziąć wódkę? Automat z przekąskami. Chyba popsuta. Biorąc pod uwagę jej zawartość, nie jest to jakaś wada. Okej. Nie ma tu nic użytecznego. Wygląda bardziej jak kurz na bieliznę. Szafka. Co my tutaj mamy? Atrakcyjny mężczyzna. Musi być modelem. Ciekawe, czy ta pani żołnierz romansowała z nimi wszystkimi. Zdjęcie jest niewielkie, ale czyż nie wygląda ładnie? I on jest w wojsku. Podobne przyciąga podobne. No dobra, mamy kopertę. Z tego jak wygląda, wnioskuję, że nie jest już do wzięcia, a żonaty musi być od co najmniej 20 lat. Właścicielce tej szafki to jednak nie przeszkadza. Facet, który jest tak przystojny, z pewnością kibicuje nie temu klubowi piłkarskiemu, co trzeba. Cóż, nikt nie jest doskonały. Okej, mamy też pończochę. Muszę go przymierzyć. Jeżeli będzie pasować, może nie od razu zostanie odkryte, że jestem cywilem. Dobra, wzięliśmy sobie... O, nawet nam pasuje. Dobra, wzięliśmy wszystkie przedmioty z tej szafki. Zamek z pięciocyfrową kombinacją cyfr. Raczej nie uda mi się go otworzyć, wciskając numery losowo. 5, 2, 4, 1, 3... Zamek teraz się otworzy? Nie, to nie była właściwa kombinacja. Potrzebujemy pięciocyfrowej kombinacji. Żaden z dwóch goryli przy drzwiach nie wygląda sympatycznie. Ciekawe tylko, czy pilnują, aby ktoś nie wszedł, czy nie wyszedł. W obu przypadkach wejście do środka to bardzo kusząca i interesująca myśl. Dobra, plus jest taki, że jesteśmy przebrani i możemy swobodnie teraz się tutaj poruszać. Minus jest taki, że nie wiemy, co robić dalej. Ale tak, w tych skrzyneczkach ewidentnie nic nie ma. Faceci w czerni. Jest też jakiś kontener. Witam. Jeżeli nie odejdziesz, skończysz jak tamten facet. A uwierz mi, nie chcesz tego, prawda? Okej, no dobra. Czyli wiemy, że z tymi kolesiami się nie da dogadać. Do kontenera wejść się nie da, mamy dźwig. Dźwig służący do przenoszenia ciężkich skrzyń oraz prawdopodobnie również sprzętu wojskowego. Nie? Nie mogę zawiesić na tym węża? Kamera. Zakaz palenia. Pokój jest monitorowany przez kilka kamer. Surowo zabrania się palenia. Ciekawe, co tu trzymają? Pewnie ktoś otrzymał niezły rabat, zamawiając je hurtowo. Żołnierz. Witam. A więc towarzyszka jedzie z nami do Tunguski? Tak. To zadziwiające, co niektórzy zrobią za kilka dodatkowych rubli na koniec miesiąca. Potrzebuję również przepustki. Och, musiałam ją zostawić w przebieralni. Czy koniecznie muszę po nią wracać? Niestety tak. Przykro mi, ale nic nie mogę na to poradzić. Jeżeli to zależałoby ode mnie, wpuściłbym panią nawet bez niej. Ale to niestety nie zależy ode mnie. Faceci z FSB urwaliby mi głowę, gdyby tylko się dowiedzieli. Och, proszę, nikt się nie dowie. Nie, raczej nie będę ryzykować. Słyszałem krzyki Sołotowa, biedny facet. Sołotow? Co z nim? Gdzie on jest? W pokoju zabaw. Chyba naprawdę dali mu wycisk. Proszę się pośpieszyć i przynieść przepustkę. Ma pani kilka minut. A skoro już pani tu jest, to może poszuka pani maszynisty. Gdzieś nam się zgubił. Wywoływałem go kilkakrotnie, ale nie pojawił się. Sam bym go poszukał, ale nie mogę opuścić mojego stanowiska. Tylko szybko. Mamy już opóźnienie. Okej, gdzie znajduje się maszynista, my dobrze wiemy.
Gdzie znajduje się pokój zabaw, tego nie wiemy. Proszę powiedzieć, czy wie pan, czemu pociąg jest tak mocno pilnowany? Przecież pani już to wie. Wyjaśniono nam to kilka razy. Nawet jeśli tak naprawdę nie wierzę we wszystko. Na przykład? Na przykład, że schwytani naukowcy byli wrogimi szpiegami. Ale co tam, to nie moja sprawa. Co pan podejrzewa? Nic. Po prostu wydaje mi się, że to dziwne, że akurat teraz wszystkich ich sprowadza się do stacji. Możliwe, że wcale nie będą prowadzić tam żadnych badań. W takim razie co? Proszę mi powiedzieć. Kto wie, co z nimi tam zrobią. Lepiej zmieńmy temat, bo wolę o tym nie myśleć. Nie, ja też nie. Czy wszyscy są już w pociągu? Tak, prawie. Brakuje ciągle kilku facetów z FSB. Ale poza nimi wszyscy już są w pociągu. Wszyscy naukowcy też? Oczywiście. Wszyscy zostali sprowadzeni, jak tylko rozpoczęliśmy wpuszczanie do pociągu. Nie było pani jeszcze tu wtedy? Najwyraźniej nie. Czy były jakieś problemy? Nie, niespecjalnie. Niektórzy byli tak mocno związani, że nie mieli raczej szans stawiać jakiegokolwiek oporu. Ach tak? Dobrze. Czy wszystkich umieszczono w jednym przedziale? Nie sądzę, ale nie mam pewności. Czemu panią to interesuje? Jest pani odpowiedzialna tylko za swój odcinek, a nie za całą grupę. Tak, jestem z tego bardzo zadowolona. Jeżeli tylko zrobili krzywdę tacie, mam nadzieję, że wsiądę do odpowiedniego przedziału. A jeśli nie, to jak dowiem się, gdzie jest tata i jak mam się do niego dostać? Cóż, muszę o tym pomyśleć, gdy tylko znajdę się w pociągu. Agenci FSB. Wie pan, co tutaj robią agenci? Przypuszczam, że pracują. Nie, naprawdę? My wszyscy po prostu wykonujemy tu swoje zadania. Większość z nich jest naprawdę miła. To zwykli ludzie, jak pani czy ja. Przypuszczam, że ma pan rację. Myślę, że mogę sobie darować pytania na temat ludzi z FSB. Wszyscy boją się powiedzieć coś, co może być chociaż trochę interesujące. Odjazd. Czy maszynista już się pojawił? Nie. Może trzeba było go jeszcze raz wywołać? Okej, ale nie sądzę, aby to pomogło. 17 wzywa 48. Zgłoś się. Tutaj 48. Czego potrzebujesz? Czy możesz ponownie wywołać naszego przyjaciela, maszynistę? Wciąż go nie ma. Znowu? Tak, wiem. Na to też nic nie mogę poradzić. W porządku. Czy kierownik pociągu może łaskawie ruszyć swój ciężki, tłusty tyłek i pojawić się na swoim stanowisku pracy? I to szybko! Miejmy nadzieję, że się uda. Więc idę na poszukiwania. Powodzenia. Miejmy nadzieję, że się uda. Niestety maszynista zgubił kluczyk do pociągu. Nikt tam nie wejdzie. A ja nie wiem, co bym mógł dalej zrobić. Dobra. Czy są jakieś przedmioty, które bym mógł połączyć ze sobą? Chyba na tą chwilę nie. Okej. Musimy też znaleźć sposób, żeby otworzyć tą szafkę. Automat z przekąskami. Samowar. Jak żołądek? Tak jak widać. Tak, mogę. I także to czuję. Czy udało ci się ponownie odzyskać klucz? Nie, obawiam się, że pływa teraz gdzieś w kanalizacji. Nie ma klucza, nie ma jazdy, tak? Bez klucza jesteśmy unieruchomieni. Jeżeli ogarnie mnie nieodparta ochota na nowe perfumy, zajrzę tam. Okej. Poradzisz sobie beze mnie? Pewnie, muszę. Dobra, czyli mamy podpowiedź. Kluczyk musi pływać gdzieś w kanalizacji. Czyli coś musimy zrobić z tą kratką ściekową. Dobra. Dystrybutor. W środku jest mały klucz. Sitko na końcu rury uniemożliwi mu wypłynięcie. Prawdopodobnie zapobiega ono dostawaniu się śmieci do systemu rur. Sitko. Nie? W jaki sposób ten kluczyk mógłbym wyciągnąć? A, mamy zawór. Jeżeli otworzę zawór, ścieki popłyną przez rurę, jeżeli oczywiście jakieś są.
Tak długo jak nic nie płynie, nie muszę niepotrzebnie obracać tego koła. Okej, czyli musimy iść wzdłuż tej rury. No dobra. Rura. Dzięki temu kluczyk zatrzyma się w tym miejscu. Jeżeli otworzę zawór, ścieki popłyną przez rurę, jeżeli oczywiście jakieś są. Tak długo jak nic nie płynie, nie muszę niepotrzebnie obracać tego koła. Tak długo jak nic nie płynie. Czyli coś by musiało płynąć. W środku jest mały kluczyk. Okej. Czy ja będę mógł odkręcić wodę w zlewie? Po mojej wycieczce do kanałów potrzebuję prysznica. Samo umycie rąk nie wystarczy. Potrzebuję prysznica. Okej. Mam pewien pomysł. Ale słuchajcie, moi drodzy. W tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!